Hejka moi kochani widzowie, jestem Smerf. Dzisiaj jesteśmy na Kto wpadnie do lawy? Dokładnie. Oczywiście na samym starcie pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, co wy byście wybrali, czy jakie wy byście podjęli decyzje dokładnie, a także wbijajcie do opisu, bo tam są fajne rzeczy typu mój kanał YouTube'a drugi, mój trzeci kanał YouTube'a, Instagram, TikTok i takie inne pierdołki. Także pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, kogo byście chcieli widzieć w następnym odcinku. Może zaproszę, może nie, zobaczymy, kto to wie. Dokładnie. Pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję i dzwonka i komentarz, czy subskrybujecie i dzwoneczek, to wtedy dostaniecie serduszko pod komentarzem. Dokładnie, a dzisiaj jestem sam, tak, ale mamy tutaj znalezionego, uwaga, uwaga, doktora Flotara jako pomocnika, takiego asystenta, który za czerwoną wełnę będzie nam pomagał i chodził za nami jako ochroniarz. Tylko to, o Boże. No nie wiem co to było. Jako ochroniarz taki wiecie, ale ci ochroniarze nic nie robią. To jest B, ale no Flotar za mną będzie chodził. Tu jest jakaś ta wełna. Za nami będzie chodził, więc czemu nie? Bo, ale szkoda, że fake ten Flotar jest, ale no cóż, zobaczymy. Może będzie fajny. Chodzi za nami czy nie? Boże, jak ta lama ta tutaj piszczy. Boże, dobra, chodzisz. Dobra, co to jest? Okej, mamy tutaj naszą pierwszą propozycje. Kto tu może wpaść do lawy? Czy ten gremlin? Boże, jak on wygląda. Ohydny jest. On chyba już był kiedyś wcześniej. Nie wiem, nie pamiętam. I piesek. No ja lubię pieski, naprawdę, więc chyba piesek zostanie. Naprawdę, napiszcie, co wy byście wybrali, no bo ja wybiorę pieska, tak. Oby to był dobry wybór, dokładnie, bo ja naprawdę chcę, żeby tutaj było coś fajnego, dokładnie. I halo, piesku. Wow, co jest? How? Co? Okej, ale co? Niebezpieczny piesek. Piesek, patrzcie. Wow, ty kurde, masakra. Co tu się stało? Co to ma być w ogóle? Ja cię kręcę. Dobra, szalony piesek, bardzo szalony piesek. Napiszcie w komentarzu szalony piesek, dostaniecie serduszko, haha. Dokładnie. Kurczę. W ogóle kurde, co jest grane? O, co tu mamy? Mamy tutaj Creepera, a także jakiegoś... Co to jest w ogóle? To jest jakiś mag, czy coś takiego? Ja cię kręcę, ej! Ciekawe, gdzie jego można znaleźć, nie mam pojęcia, naprawdę. Okej, a tutaj jest Creeper. Kogo ja bym tutaj wybrał? Czy Creepera, czy maga? Creepera, no Creeper to taki normalny. Wiecie co? Wszystko wybieraliśmy normalne, to teraz wybiorę coś nienormalnego. Okej, wybiorę Creepera. Dokładnie, bo zazwyczaj coś innego jest takiego niż te takie właśnie no, normalne moby z Minecrafta, więc wybiorę Creepera. Ej, znowu coś wybuchowego. Ty... Ojej, wybuchnie chyba. Czy nie? Nie wybuchnie? Nie! Panie Creeper, panie, o ja cię kręcę. Dobra, już myślałem, że coś jest nie tak. O ja cię kręcę, panie Creeper, proszę tak nie robić, tak nie wolno. Nie, ja pana uratowałem, a pan nie... Nie, fuj Creeper, fuj, niedobry Creeper, dobra. Okej, tutaj już byliśmy, tutaj też, panie Flotar, dzień dobry. Kurde. Fajnie jakby w prawdziwego Flotara dało się skołować. W ogóle nagrywałem z Flotarem kiedyś. Jeżeli ktoś pamięta, to tam zostawcie komentarz, że pamiętacie. Dokładnie. I pozdrawiam Flotara oczywiście. Dobrze. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakiegoś tutaj takiego tego. Halo. Wow, ej. To jest papuga i... Jak to jest Bumblebee? Ej. Był film niedawno o nim. To jest Bumblebee. O ja, na pewno będę chciał go zostawić. Ten Bumblebee tu jest, ogarniasz? Masakra, ej, ale fajnie. Wow, dobra, to... No dobra, bierzemy Bumblebee. O Boże, jak spadła ta szybka papuga. Dobra, Bumblebee, jej. Okej, super. Co on robi? Halo, Bumblebee. Cześć. Co? Nie, czemu? Co się dzieje? Czemu mnie... Bumblebee mnie bije, ej, to jest nie fair. A papuga mogła mieć coś fajnego. Nie, to jest naprawdę nie fair. Ej, a to Bumblebee przecież jest. On nie bije. On ratuje i jest fajny. No nie, to nie fair. A było tak fajnie. Dobra, no nie... Fu, nie, fe, nie. Ja idę tam coś jest. Zobaczymy co tym razem będzie. Okej, okidoki. Halo, halo, co tutaj mam? O, widzę już Iron Golema i misia polarnego. Ja cię kręcę, to trudny wybór, bo to są normalne moby i nic nie ma nienormalnego. Okej, dokładnie. Kogo ja bym tutaj wybrał? Ja bym wybrał... A, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiecie co? Wybiorę Golema, bo... Oj, zaklinował. Oj. Misio się zaklinował. Dobra, dobrze. Okej, pomogę mi dla misia, proszę bardzo. Okej, mamy Golema. Halo, halo, panie go... O, co to jest? Halo? Halo? Co jest grane? Mogę to jakoś... Nie, nic. To są takie rozlane takie, tak? Okej. Panie Flotar, proszę bardzo. Tu są twoje naczynia do eksperymentów. Proszę bardzo. Czekamy na kolejne filmy z Minecraft Experiment i w ogóle, więc polecam. Tak, okej, gdzie my teraz mamy iść? Teraz tutaj już byliśmy, teraz tam nam dwa zostały. Okidoki. Nie, tam trzy, a nie! A ja wam zapomniałem powiedzieć, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem, daję wam challenge. 1000 łapek w górę, bo byliście blisko, nie dobra, 1000. Ale to wam się nie uda, no to inaczej. 700 łapek w górę dobijecie, to nagrywam od razu kolejny odcineczek z tego. Jeżeli uda wam się to dobić, to jesteście wielcy, naprawdę. Kolejny odcineczek nagram z youtuberem, prawdziwym, nie fake, tak dokładnie, bo następny odcinek pewnie też będzie z tego, ale zobaczymy. Ale nagram z prawdziwym youtuberem i już możecie zgadywać, kto to jest, bo ja wiem, że wam się uda, naprawdę. I zgadujcie, nie, może zgadniecie, może nie. Tak, no, zobaczymy, tak. Tam jest kolejnych 6 tutaj naszych wspaniałych tych, więc zgadujcie, bo może się wam uda, może nie, dokładnie, kto to wie. Okej, co my tutaj teraz mamy? Halo, halo, proszę mi tu powiedzieć, jakiś węgiel tu już widzę. Okej. Halo? Co jest grane? Czemu to jest czaszka z mieczem w buzi? Wiecie co? Ja może wezmę... ja chyba wezmę czaszkę, ponieważ czaszka to jest... No czaszka, o co chodzi? To sama głowa tu jest, no kurde. A tu jest jakiś zombie villager, on ma miecz w ręku, on mnie może zaatakować. A zombie villager to taki, wiecie, głupiutki, taki... no i wiecie, tak... Nie, ja chyba wezmę czaszkę, bo czaszka jest najfajniejsza. No i może ją będę mógł założyć, czy coś. Zobaczymy, kto to wie. Okej, dobra, uwaga, hyc. Dobra, zobaczymy, co tutaj teraz będzie oczywiście. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, hyc. Okej, co my tutaj... Wow! Co? Czekajcie, coś mówi. Gdzie moje ciało? Nie wiem! Nie mam pojęcia! Ale mam tutaj twą zbrojkę! Halo! Czekaj, może odnajdziemy jakieś... Nie, odnajdziemy? Nie, nic, nie. Nie mamy, ale mam zbrojkę. Czekaj, jak ona... Nałożę ją. Czy mogę? Nie, bo mam gacie, tak? Mam gacie, bo listek mi zasłaniał. Wow! Ale super wyglądam, jak takie liście, albo lawa. Ja cię kręcę. Ej, bardzo fajnie wyglądam. Ja cię napiszcie w skali od 1 do 10, jak wyglądam fajnie. Czy nie fajnie, czy fajnie. O, ale mi się podoba. Ej, wow. A jak w ogóle z tym wyglądam? Ej, no to jest spoko nawet. Ej, fajna zbrojka, bardzo fajna, nowa taka, kurde, taka nie za dobra, nie za niedobra, tak flotar, okej. No to chyba został nam tam ostatnie, boże, jaki ten misiek jest straszny, ja cię kręcę. Okej, została nam tutaj ostatnia, to jakby, nie twierdza, tylko ta, pomieszczenie ostatnie po prostu, okej. Zobaczymy, co tutaj, tu się znajduje. Wiecie, ja tutaj tak odwrotnie pójdę, żeby tego nie widzieć. Zobaczymy, żeby była niespodzianka. Uwaga, uwaga. To będzie. 3, 2, 1 i hyc. Wow! Co jest grane? Czy to jest Clown z Koszalina? Co? I to jest jeszcze ten, Gumball. Ole jaja, ej. Ale się nam pofarciło, ale nie, bo... Ej, to jest... To będzie trudne, naprawdę. Bo to jest Clown z Koszalina, to jest Gumball. No nie mam... Naprawdę, ja nie mam pojęcia, co teraz wybrać. Ej! Ja cię kręcę. Ale to będzie trudny wybór. Dobra. To tak, Gumball to jest postać z bajki. A Clown z Koszalina to jest naprawdę. I Clown z Koszalina jest uśmiechnięty, nie jest zły. Jest uśmiechnięty. A Gumball to taki... No Gumball. Ale ma mieczyk i obaj mają mieczyki, więc może być coś niebezpiecznego. Ale ja dzisiaj wybieram inne decyzje niż zazwyczaj, że typu wiecie, normalne moby i w ogóle, więc ja wybiorę klauna, bo Gumball to no, dużo razy był. Clown mniej oczywiście, a z tego co myślę, to wy byście wybrali Gumballa. Napiszcie właśnie, co wy byście wybrali i zobaczymy. Ok, wiecie co my zrobimy? Mam pomysła. Wpierw może tak... Inaczej. Ja podejdę z tej strony, jak będzie spadał Gumball, to ja podpatrzę, co on tu ma. O nie dam rady, wiecie co, inaczej to zrobię. Tutaj troszeczkę poniszczymy. Dobrze. I tutaj za chwileczkę zobaczymy, co tutaj ma Gumball. Okej. Żeby wiecie, jakby co. O nie, dobra, może się uda? Nie, nie uda się. O nie, najgorzej. Dobra, inaczej się da, czy nie? Nie da się, o ja, no nie, ale peszek, dobra, okej, to już go tutaj spalamy, no nie, no myślę, że się uda, tak by było fajnie, ja cię kręcę, okej. Gumball, a nie kliknę, nie udało mi się kliknąć, no najgorzej, ajajaj, dobra, zobaczymy co tutaj jest teraz w takim razie, no chciałem zobaczyć co ma tam Gumball, no nie, okej, halo, klaunie, ale ha, będzie zabawa, ja, o cię panie, patrzcie. Wow, nie, to nie, to nie jest fajne, nie, że jest fajne, ale wow, ale to było epickie, wow, tak jak wy jesteście epiccy, bo wiem, że zostawiliście tego lajkacza, łapeczkę w góreczkę i w ogóle, więc jeszcze napiszcie w komentarzach clown, to też wam dam serduszko, dokładnie, czasami się nie wyrabiam z tymi serduszkami, więc przepraszam, ale postaram się je nadrobić, więc pamiętajcie, żeby napisać clown, dokładnie, a także pamiętajcie, żeby wbić do opisu, bo w opisie są bardzo ważne rzeczy, takie jak mój kanał drugi na YouTubie z muzyką, mój kanał trzeci na YouTubie z innymi filmami z kamerką oczywiście, Instagram, TikTok i takie inne, już wam kilka razy to mówiłem, dokładnie. Bardzo wam dziękuję, kochani widzowie, za oglądanie, no i co ja wam powiem, trzymajcie się, dobranoc, dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem o której oglądacie, ale trzymajcie się i cześć!